Dobra, witam wszystkich. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, co teraz widzicie, czyli o Macu Mini. To jest bodajże chyba, nie wiem, z 2009 roku, z tego co tutaj sobie już patrzyłem. Na Allegro znalazłem takie Maci 2 za 299 zł. Tutaj jest za 200 zł. 4 giga, 80 giga. Dysk. Tutaj nie wiem, co to jest C2D, bo totalnie nie znam się na Macach. Jest motyw taki, że. No dokładnie to tak jak u mnie. Zaraz zresztą zobaczycie na innej kamerce. I jeżeli chodzi o historię tego Maca Mini, pracowałem w pewnej firmie kilka dni, która zajmowała się wywożeniem z tam, gdzie ludzie na przykład robili jakieś remonty mieszkań. No po prostu wszystko ludzie wyrzucali i przyjeżdżał gościu, wywalał to na taki plac, te wszystkie śmiecie z tych remontów domów i nie tylko. No i ludzie tam potrafili wyrzucać wszystko po prostu, no to co można sobie wyobrazić, co jest w domu, tak? Czyli laptopy, komputery. No tak jak teraz tu widzicie, nawet Maca wyrzucili takiego. No wszystko. Posprzęt AGD, zabawki dla dzieci. Wszystko, wszystko, wszystko. Po prostu to są śmieci. I ktoś właśnie wyrzucił takiego Maca z tym, że bez zasilacza. Ja sobie teraz tak tutaj rozkminiam, jaki on ma tutaj funkcję, napęd DVD. Faktycznie jest jakiś tam napęd. Zresztą rozkręcimy sobie, raczej rozbierzemy tego Maca Mini, zobaczymy jak on wygląda w środku. DVI, ma DVI. Kable mam, ale nie mam niestety do takiego Maca Mini zasilacza. I teraz, skoro już jestem na Allegro, spróbuję sobie wpisać zasilacz Mac Mini. Zobaczymy, co w ogóle wyskoczy. Bo zastanawiam się, czy nie kupić zasilacza do niego. To jest akurat tutaj model A1105, a ja mam A1176 bodajże. Jeden, jeden, pięć. Chociaż z tego, co wyczytałem, to gdzieś 110 W. O, jest 1188 za 88 zł. Jeszcze chcę przejrzeć, bo dwie strony są tylko. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Tak, zasilacz 1188 to jest po 150. Tutaj jest licytacja. O kurczę, dobra. 72, ale nie, ja muszę mieć 110 W chyba przynajmniej zasilacz. Wiem, że one mają 18,5 V. Na pewno te zasilacze. No dobra, zobaczmy sobie ten zasilacz za 88 zł. A to jest licytacja też. O kurczę, kupię raz 111. Gdzieś widziałem na Allegro tańsze były. Bo nie chcę być zmuszony kupować na AliExpressie tych zasilaczy do Mac Mini. A teraz wam powiem, o co chodzi. Na AliExpressie wyczytałem, że Chińczyk pisał, że zasilacz, który jest właśnie jak tutaj od tego modelu A1188, można podłączyć tym zasilaczem do A1176. Tak pisał Chińczyk. Tutaj jest identyfikacja sprzętu, jakoś też sobie tak otwarłem różne zakładki już. Mam bardzo tani mini Mac. Tu jeszcze forum sobie otworzyłem, czy warto. To już nie będę wam czytał. Mac Mini, historia jego i tak dalej. Dobra, przełączę się teraz na kamerkę z telefonu. Jak widzicie, to jest ten Mac Mini. Tutaj z przodu ma napęd, a naprawdę
Podziwiam Apple w kwestii tej, że taka miniaturyzacja, że szok. I z tyłu właśnie wszystkie porty. Tu jest wentylatorek, przez który wychodzi powietrze, przycisk power. Tu jest od zasilacza, tu jest wejście jakieś chyba do internetu. To nie wiem co jest. To wiadomo, DVI wyjście na monitor. Cztery porty USB. To chyba jest jakaś może blokada tego. Coś tam, nie pamiętam jak to się nazywa w laptopach. Tu chyba głośniki, a tu słuchawki. Coś takiego. Tak to rozkminiłem. Po boku nic. Z góry jabłko. I od dołu. Ogólnie już go ktoś otwierał. Także nie jestem pierwszą osobą, która go otwiera. Ale postaram się wam pokazać, jak to wygląda w środku. Będę musiał stopniowo jakoś podważać. Okej, prawie jesteśmy w domu. Zrobimy to w ten sposób. Ja go obrócę na drugą stronę. Wstawię go jabłkiem, tak jak to ma logo. I ściągniemy górną pokrywę. Wow, napęd jest. Napęd. Tu widać, że jest wentylator. Chłodzenie, tak? Dobrze mówię? Tak, chyba tutaj. Taka turbina jakaś. To jest chyba, nie wiem, od Wi-Fi. Mi się wydaje jakiś moduł. Albo od Bluetooth. Nie wiem dokładnie. Ale jest upakowane. Albo to jest od Wi-Fi. Głośniczek. Bateria. CR32 chyba, dokładnie. Pewnie coś podtrzymuje, jakiś trzask czy coś w tym stylu. Ten przycisk. To jest przycisk? Nie. Tu jest od powera. To jest chyba od napędu. Ktoś tak patrzy. Chyba jest od napędu, jakieś, nie wiem, może awaryjne coś naciskanie. Nie wiem dokładnie, o co z tym chodzi. No i tak to wygląda mniej więcej. Napęd wyprodukowano dla Apple, coś takiego. Tnie mi się Wi-Fi na tym laptopie. Samsunga będę musiał wymienić moduł na ten lepszy z Acera. No i tak to wygląda. Nie mam zasilacza. Szkoda, że nie mam zasilacza, bo bardzo chciałbym to uruchomić. I zobaczyć, jak ten Macintosh, czy to w ogóle działa po pierwsze. Czytałem gdzieś, że można przerobić jakiś od zasilacza. Mam tych zasilaczy tyle, że mógłbym się w to pobawić. Ale... No w sumie mógłbym to zrobić. Tylko nie mam takiej wtyczki, cholera. Jak jest tutaj. I to jest ten problem. Bo gdzieś tutaj rozbierać to i dostać się do zasilania, to... Gdzieś widziałem, że gościu rozbierał. Aż się dostał tam do płyty i dwa kabelki wyprowadził. W sumie. Chyba dwa, no, chyba dwa kabelki pod zasilacz od laptopa, jakoś tak przerobione. Dużo tam nie ma roboty z tego co widziałem. No i działał wtedy ten Mac, nie? Ale jest upakowany, ja tu nawet nie wiem co tu musiałbym odkręcać, żeby powoli się dostawać do tych warstw. Ale mówię wam, jest strasznie, nawet dysk twardy, ale jest dysk twardy, widać.
Także on jest jakby kompletny. Nie wiem, nie przeczytam ile on ma giga. A jest nawet jabłko na dysku twardym. Wow. Także tak to wygląda. Zastanawiam się nad zasilaczem. Czy kupywać, czy bawić się przerobienie jakiegoś 18,5-woltowego zasilacza. Wtedy musiałbym tutaj wszystko rozkręcać i wyprowadzić na pewno jakieś kable. Nawet może by się udało wyprowadzić przez otwór wentylacyjny. Nie wiem, jeszcze pomyślę. Nie chcę tego zepsuć. Może być fajna zabawka może być. Także to by było na tyle. Jak macie jakieś pytania lub możecie mi coś doradzić w tej kwestii, to piszcie. Będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam, trzymajcie się.